Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Jest to odcinek świąteczny, specjalny, którego się nie spodziewaliście, który nagrywamy w tajemnicy, więc ja bym tutaj bardzo prosił o dyscyplinę. To ma być najlepszy odcinek po tej stronie Mississippi i jakby mimo, że dominujemy po obu stronach Mississippi, to jeszcze wyżej sobie stawiamy poprzeczkę. Macie być, kurde, błyskotliwi, zabawni, macie być ostrzy, kurwa, jak brzytwy. Wszystkie najlepsze dowcipy, wszystkie najlepsze heheszki są na dzisiaj i nie zawiedźcie mnie, nie zawiedźcie naszych słuchaczy. Dominiku i Igo. Jeszcze nie możesz mówić. Jeszcze jest pep talk przedmeczowy. Tak robią futboliści. There is no I in niezatapialni. Dobra, możesz coś powiedzieć, Igo. No bo ja bym chciała powiedzieć po pierwsze, że jesteśmy ubrani w świąteczne sweterki. Dominik ma jeszcze filt, gdzie jest Mikołajem, który łapie mu z jakiegoś filtr, powodu... bo jest tak rozpraszający. Tak, z jakiegoś powodu po twarzy to jest mikrofon, ale spoko. Tak. Ja bym chciała powiedzieć, że ten odcinek ja bym chciała zadedykować komuś, kto nie wiem ile lat temu skomentował pod jakimś odcinkiem okołoświątecznym naszym, że bardzo nam dziękuję za ten odcinek, bo jak ma dość rodziny, to możesz schować w kiblu i nas posłuchać. I bardzo to zapamiętałam. Do końca życia będę pamiętać to. Ja bym chciał zadedykować ten odcinek temu, kogo się nie spodziewacie, jak przyjedziecie do domu. A on najmniejszy tam będzie. Gość. Tak. Jest z nami również Dominik Gąska, który się odkrył z zdawienia Google i się bawi nimi teraz i teraz jest w świątecznym domu jakimś, najwidoczniej. A teraz jest na cmentarzu w dżungli. Na safari jakimś, no. I jestem również ja, Tomek Pstrągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o świętach i rzeczach świątecznych. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj gadać o tym, co jest grane, ponieważ tylko ja wysłałem, co jest grane u mnie. Nie dostałem. Bo ja nie zdążyłam nic grać. Też Ten tydzień to mam tak pod kurek przed świętami, żeby ze wszystkim się wyrobić i po prostu potem wyjechać, że... Ale czytam książkę. Mogę powiedzieć o tym, że czytam książkę, I guess. Możesz opowiedzieć o doświadczeniu czytania? Ja nie mam nic, do co jest grane. Nie mam nic do powiedzenia, bo nic nowego od dwóch dni, w ciągu ostatnich dwóch dni, od kiedy graliśmy poprzedni odcinek, nie skonsumowałem nic nowego. Więc... Ja więc tak, więc prosiłem was przed chwilą, żebyście byli po prostu na waszym top performance i... To jest nasz top performance. Przychodzi pierwszy punkt i nie, co nie? Dwie trzecie to wszystko na co się nas... wywraca. Brawo wy. Dowieziemy ten projekt, nie bójcie się. Przekręczujemy pod koniec odcinka, spokojnie. A potem i tak zrzucimy na testerów. Tak. To jest mój plan. To jest mój plan i mam zamiar z nim iść. Mam nadzieję, że zarząd się zgadza. Tak. Zarząd przede wszystkim bierze pełną odpowiedzialność. Ja bym chciał odpowiedzieć. O, to też jest ważne, tak. Dobra, to w takim razie zaczynamy temat świąteczny. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla naszych drogich słuchaczy. Jeżeli nie macie życia albo jesteście naszymi takimi fanami, że musicie tak nas odpocząć od rodziny i posłuchać nas święta, to słuchacie nas w drugi dzień świąt, więc cały czas są święta, więc wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości i pokoju na świecie, co okazuje się nie być wcale trollerskim i głupim życzeniem dzięki panu Putinowi. Chcecie coś dodać do tych życzeń? To są bardzo mocne życzenia, Tomaszu. Nie wiem, czy powinniśmy coś do nich dodawać. Może jeszcze głód na przykład mógłby zniknąć, też by było spoko. Kapitalizm. Myślałem, że chcesz również... życzyć głodu. Może, bo tak, może tak, jeszcze życzę głód. Wszystkim głodu i jeszcze więcej kapitalizmu wszystkim życzę. Żebyście mieli czas dla siebie, żebyście zasypiali okej z tym, kim jesteście po tym dniu, który przeżyliście. To są dla mnie takie ważne rzeczy ostatnio. Widziałem ostatnio wątek na Reddicie, gdzie ktoś pytał, jakie... To było Reddit Baldur's Gate'a? Nie. Jakie niedrogie hobby polecają dla dorosłego, tam 28-letniego mężczyzny? I ktoś zaproponował, że zawsze dobrym pomysłem jest lektura Kapitału Marksa. I... Tak. To prawda. Jest to też full-time hobby, jak się w to zaczyna wchodzić, więc jak najbardziej, tak. To mogę życzyć tego od siebie w każdym razie. Kapitału Marksa, że wszystkim pod koniec. Masturbacja jest bardziej przystępna. Why not both, Tomek? Masturbacja do Marksa? Do Marksa, do kapitału. Wyższy level, tak. To jest już tak. Co nie? O, jak zostałem Rzyszkiem, co nie? Takie. No trochę tak.
Dobra, pierwsze pytanie w związku ze świętami Bożego Narodzenia brzmi, czy w ogóle lubicie święta Bożego Narodzenia, ale to nie jest takie proste pytanie, na które odpowiadacie tak, nie, tylko odpowiadacie i tak, i nie, i które aspekty świąt Bożego Narodzenia lubicie, a których aspektów świąt Bożego Narodzenia nie lubicie. Dominik, go. Ja lubię święta Bożego Narodzenia, tak. I od kiedy mieszkam sam, to lubię ten aspekt rodzinny. Lubię to, że siedzę kilka dni u rodziców i tak jestem trochę, wiecie, przenoszę się do czasów młodości, powiedzmy, tak, że siedzę 3 dni z rodzicami u nich w mieszkaniu i taki to jest taki trochę, taka trochę sytuacja jakby spoza czasu i spoza normalnego biegu życia i lubię to i cenię to sobie. Cenię sobie taki wolno płynący, w zasadzie wszystko to, czego nie lubiłem za dzieciaka, czyli taki wolno płynące świąteczne lenistwo, takie po prostu siedzenie cały dzień i robienie niczego w zasadzie, jakieś dojadanie rzeczy z kolacji wigilijnej czy czegoś takiego i takie, wiecie, pójście na jakiś spacer i te dni, 2-3 dni świąteczne, one są takie, mówię, to są takie długie dni, trochę oderwane od normalnego rytmu i biegu czasu. I to lubię w świętach. A czego nie lubię w świętach? Dużo mniej niż z kolei na odwrót znowu, niż za dzieciaka, nie przepadam za aspektem prezentowym. Nie przepadam za kupowaniem prezentów i nie przepadam, szczerze mówiąc, za otrzymywaniem prezentów. Znaczy, prezenty zawsze na propsie i tak dalej, ale jakby nie jest to coś takiego, co jakoś super mnie jakby... Bo też nie jest tak, że może źle się wyraziłem. To jest może coś, co najmniej lubię, ale nie jest tak, że tego nie lubię. Natomiast nie ma chyba czegoś takiego, czego bym aktywnie nie lubił w świętach. To jest spoko czas. Jest to trochę, wiadomo, skomercjalizowane i tak dalej, no ale takie gadanie, no to wszystkim można tak powiedzieć. Żyjemy w kapitalizmie niestety i dopóki nie rewolucja się nie dokona, to taką rzeczywistość mamy, jaką mamy i nie ma co się na to obrażać. Dopóki wszyscy nie zaczniemy się masturbować nad kapitałem Marksa. Nie ma się na to co obrażać, bo po prostu, wiecie, no, albo się człowiek dostosowuje do rzeczywistości, w jakiej żyje, albo... Ja właśnie myślę, że jak najbardziej jest na co się obrażać. Jakby to nie możemy się pogodzić. Jakby jeżeli ta rewolucja kiedykolwiek ma wybuchnąć, to musimy cały czas, wiesz, bulgotać się takim wewnętrznym wrzeniem przynajmniej, co nie? Być gotowi, jak ta lawa, do wybuchu, kiedy przyjdzie przywódca. To jest masturbacja, co? Nie bulgoczę wewnętrznym, czym to miałem bulgotać i... Gniewem mas. Gniewem mas, więc tak, więc cieszę się na ten czas i wolne dni też są zawsze spoko, chociaż w tym roku tak średnio to wypada, bo jest tylko jeden dzień wolnego, tak jak w te bullshit święta, czyli Wielkanoc, w które zawsze jest tylko jeden dzień wolnego, tak to są najbardziej bullshit święta ze świąt. Bo są tak skonstruowane, że wypadają zawsze w weekend. Taka jest ich idea. A Boże Narodzenie potrafi tak wypaść, że są 2 dni wolnego, więc to jest wtedy dużo fajniej. Ale w tym roku niestety tak nie jest. Potrafi nawet tak wypaść, że są 3 dni wolnego, jak jest długi weekend, jeszcze później jakieś środa, czwartek, a no, później masz piątek, co nie? Tak, tak. No, to prawda. A poza tym jeszcze często w Wigilię dużo pracodawców też daje jakiś wolny tam... pozwala wyjść wcześniej, czy tam może nie całkiem wolny dzień, ale taki półwolny dzień robią. A teraz Wigilia też wypada w sobotę, więc żadnych profitów z tego tytułu nie ma. Więc może tego nie lubię. Tego nie lubię w tegorocznych świętach, że słabo wypadły i jest mało wolnego w związku z tym. Ale miałem zaległy urlop, znaczy zaległy, no jeszcze nie wykorzystany urlop i sobie cały tydzień po świętach zrobiłem wolne. Więc sam sobie naprawiłem mocą kapitalizmu. Błędy kalendarza. Błędy kalendarza, tak. Brzmi jak właśnie... tytuł jakiejś legendarnej animki takiej. Mm-hmm. 7 sezonów, co nie, 388 odcinków i tam od 4 sezonu zaczyna być zajebiście, co nie? Masturbacz, błędy kalendarza. Sezony. Potem fani zrobi własną przeróbkę końcówki. Tak. Iga, za co ty lubisz święta, że nikt nie lubi? Nie lubię chyba nic w święta Bożego Narodzenia, to są najgorsze święta, jakie są. Jakbym mogła, to bym sobie wzięła... Oddawaj swetra! ...do puli urlopowej i bym sobie wykorzystała dosłownie kiedy indziej. Dobra, jeżeli coś lubię, to lubię, że jest ładnie na zewnątrz, jeżeli spadnie śnieg i są lampki w miastach, to jest ładne. Szczególnie w Gdańsku pamiętam, że to tak bardzo ładnie było przystrojone i wszystko, to było spoko.
nie lubię całego tego biegania dookoła tych świąt, nie lubię tych wielkich przygotowań, nie lubię tego, że wszyscy na nie czekają. Jakby jest to dla mnie straszne, dla mnie osobiście straszne zawracanie gitary. Jest jedna fajna rzecz, która jest w okresie... A co robisz najbardziej Grincha? Właśnie, jest jedna fajna rzecz w okresie świątecznym i to jest, jeżeli nie weźmie się tego wolnego, jak wszyscy biorą, tylko weźmie się je później, czyli na przykład w drugiej połowie stycznia, to praca w okresie świątecznym jest super, bo nikogo nie ma i bardzo często albo nie ma tasków, albo można pracować w spokoju i to są fajne godziny tak, po prostu. To jest prawda, ja generalnie, na przykład ja mam taką, polecam to, mam taką zasadę generalnie, że jak są takie dni, które są, powiedzmy, są, jest długi weekend jakiś, albo są jakieś święta, wolne dni i wpada w środku jeden dzień, który jest pracujący, to zawsze tam wszyscy biorą urlop, a ja tam z premedytacją nie biorę urlopu, bo w taki dzień i tak, nie ma, i tak się prawie nic nie robi w pracy, bo prawie nie tak. ma nic do roboty. To są najlepsze dni w pracy, a jeżeli jest coś do roboty, to może to szybko zrobić i nikt się nie zawraca. Tak, zasadniczo, tak. Czymś innym. Zasadniczo podcast Niezatapialni poleca masturbację nad kapitałem, ale również pracę w wielkie święta. Jakby to... Nie, no właśnie nie pracę w święta, tylko w takie dni, które są pracujące, ale wypadają pomiędzy świętami, to można nie brać. No nie, no Iga wprost poleca pracę w ogóle w święta Bożego Narodzenia. Tak, ja w ogóle uważam, ja wolę sobie, bo ja sobie biorę urlopy najczęściej wtedy, kiedy ludzie pracują, bo po pierwsze wtedy jest taniej, po drugie wtedy jest mniej ludzi wszędzie i jest przyjemniej spędzać ten czas jakby. Więc ja mam takie okresy, gdzie biorę urlop, które są najczęściej martwym okresem takim podróżniczym dla innych, bo ludzie sobie biorą w święta, znaczy w święta wolne, ludzie sobie biorą wolne w lato. Ja nie lubię, ja wolę tam na jesień i wczesną wiosnę, no i wtedy mam nie dość, że za pół ceny, to jeszcze kurde wszystko dla siebie, więc jestem pretty fucking amazing ogólnie. Nie chcę zabrzmieć arogancko, jestem najlepszym człowiekiem na świecie, nie? Dobra. Więc nie lubię tego wszystkiego. Lubię dawać prezenty, nie za bardzo lubię dostawać prezenty, nie potrafię tego robić, nie wiem jak reagować, jest to dla mnie stresujące, więc jakby jestem w ogóle fan as fuck, jak teraz mówię. I no też właśnie. Nie lubię w ogóle tego aspektu obżarstwa, w sensie, że trzeba siedzieć i jeść przez te ileś dni, to nie jest dla mnie okej, okay. Nie lubię w ogóle też, że wszyscy inni tak robią. Był taki moment w moim życiu, ale on już się niestety skończył, że święta Bożego Narodzenia miały jeszcze taki dobry punkt, w którym do mojego rodzinnego miasta przyjeżdżali moi przyjaciele i wtedy był zawsze czas się po prostu zobaczyć, ale jako, że już jesteśmy no, bardzo dorosłymi ludźmi, a nie tam młodymi dorosłymi, no to te święta tam są raz spędzane u kogoś, raz gdzieś indziej, raz gdzieś wyjeżdżają i jakby to też się już trochę porozpadało. Więc tak, nie jest to moje ulubione. Wiesz, co przyjechało do Gdańska w tym roku na święta? Nie twoi znajomi, ale przyjechała ciężarówka, kurde, Coca-Coli, nie? O, to jest, święta prawdziwe. To jest już ten stopień kapitalizmu, który tak, że w ramach budowania świątynnej atmosfery przyjeżdża reklamowy prop wielkiej korporacji i rozdawali Coca-Colę, ale nawet nie za darmo, tylko za twoje dane osobowe, co nie? Najlepiej. To praktycznie za darmo, no. A, więc tam tego też nie ma i, tak, i jeszcze jest ten taki moment, bo ja to też liczę w święta, bo ludzie wtedy najczęściej właśnie biorą wolno. Czyli pomiędzy świętami a Sylwestrem ludzie sobie siedzą i się nudzą, więc wszyscy napierniczają fajerwerkami i jakby ja tego nie rozumiem w ogóle, jakby co ktoś z tego ma, że tam w środę na przykład tam 29 o 18 zacznie napierniczać fajerwerkami. Jakby I don't get it. Jakby mój pies się tego boi, ja jestem też tego za bardzo nie lubię, więc najczęściej staram się po prostu wypierniczyć w jakąś dupę Polski, typu jakaś Puszcza Białowieska albo Elbląg. Jakieś kresy. No właśnie z Elbląga bardzo szybko wyjeżdżam. Jakby nie jest to moje ulubione, nie jest to dla mojego psa ulubione i jakby... To jest dupa Polski z fajerwerkami. Tak, ale w ogóle ja tego tak totalnie nie rozumiem. Co ktoś ma naprawdę jakby... Fajerwerki są jakby zwyczajowo i tak tradycyjnie o północy 31 na 1, nie? Tak chyba jest, mi się wydaje. To na jasny, za przeproszeniem, chuj, strzelać nimi tydzień wcześniej do tygodnia później. Też jakby... tego nie rozumiem. Znaczy, wydaje czemu mi się, że ludzie się umówić są... jako wydaje mi się, że ludzie są tak podnieceni, że, półtorej... że zrobią ta, bank, albo, że robią takie mniejsze bank wcześniej, ale później jeszcze robią, jeszcze po Sylwestrze, jeszcze jest przez no tak kilka dni takie... Taki tydzień też mniejszych bank, co nie? Jakby tam... Tak, ja już nawet nie mówię o tym, że jakby ja rozumiem, no w Sylwestra ludzie czasami piją alkohol na przykład i może za dobrze się bawią i czasami zostawią jakiś z tych
tych takich, bo on, ja się często kupuję w takich jakby kartonikach z takim wypełnieniem jakby półkartonowym i one z tego wystrzelają, nie? To tego jest po prostu tutaj we Wrocławiu na ulicach tak dużo, że rano czasami trzeba, kurde, wyjść z samochodu i odgarnąć sobie jezdnię, żeby móc przejechać. Jakby wszystkich tych zwyczajów jakby nie rozumiem. Jest to dla mnie jakieś takie w ogóle antyżycie z ludźmi i to nie jest dla mnie cool. Ale już w ogóle właśnie tych ludzi już tak bardzo nie mogą wytrzymać, bo przecież kupili te fajerwerki z Ocha, to teraz pójdę i sobie strzelę z balkonu albo z trawnika. Jakby pojazd i co ci da ten jedno... No co ci da? Marian, co ci to da? Ciebie się pytam. Jakby nic ci to nie da. Może przestań. Bo to są ci sami ludzie, którzy jak wkręcają coś w bloku, to nie wkręcą raz, a dobrze, tylko robią takie bzz. I wiesz, co jeszcze ci ludzie robią? Bzz. Iga? No. Dodają mechaniki stealth do gier, które nie powinny ich mieć. Tak. I elementy piszą, RPG tylko po to, żeby było. I piszą w kredytach, dziękujemy za granie. Tak. Tak, to są ci ludzie. Jakby, to są ci ludzie. Jeżeli jesteś tym człowiekiem, to jakby... I to są też ci sami ludzie, co jak ich ugryzie zombie, to idą do grupy i nie mówią o tym, że ich zombie ugryzł. To są ci sami, kurde, ludzie, nie? Dobra, tak, to nie jest, spodziewałem jestem się, ogólnie że niezadowolona. Niezadowolona jestem z tego okresu. Jakbym mogła, to bym, mówię, ja bym najchętniej pracowała w tym czasie, bym wzięła sobie ten tydzień do puli urlopowej i bym sobie go rozdysponowała wszędzie w roku, żeby tego nie mieć. I by było super. Nie spodziewałem się, że strygeruję Igę o święta, ale strygerowałem Igę o święta, więc tak. Świętami Igę raczej. Tak. Ja połączę wasze odpowiedzi, bo ja lubię i nie lubię świąt, święta. Lubię i nie lubię świąt chyba. Świąt. Świąt. Tak. Więc tak, lubię za co Dominik nie lubi, czyli że lubię za prezenty, bo lubię dawać prezenty, lubię otrzymywać prezenty. Uważam, że to jest miłe i fajnie jest coś dostać i nie wiem, jakoś tak... Mniejszy to jest dla mnie problem niż przyjemność, o tak. Więc i się cieszę, że coś dostanę, i się cieszę, że coś dam, i mam nadzieję, że to będzie trafione i komuś radość sprawię i tak dalej. I lubię też za drugi dzień świąt, bo Wigilię i pierwszy dzień świąt to raczej mam tak jak Iga, że kojarzę to z jedzeniem i obżarstwem. I też raczej to kojarzę ze stresem i jakimś takim koniecznością właśnie odbębnienia świąt tak, żeby były dobre, żeby tam wszystko zaliczyć, co nie? Żeby tam spotkać się z rodziną, zjeść to, zjeść tamto, żeby wszystko wyszło, jakiś spacer. Nie pokłócić się o kapitał Marksa. Tak, właśnie. A drugi dzień świąt to właśnie kojarzę z takim, że już można odpuścić, że już święta zaliczone, Wigilia za nami, śniadanie pierwszego dnia świąt za nami i drugiego dnia świąt można sobie po prostu poleżeć i poglądać telewizję. A nie lubię świąt za gorączkę świąteczną w sklepach i tutaj nawet nie za samą gorączkę świąt i w ogóle nie lubię na maksa tych dekoracji wszystkich, które ty, Iga, lubisz. Światełka lubię. Zwłaszcza uważam, że jeżeli nam się truje od 3 czy 4 miesięcy, że żyjemy w czasach kryzysu energetycznego, to pierwsze, z czego powinniśmy zrezygnować, to są te cholerne światełka. Z tym się zgadzam. Ja po prostu je lubię estetycznie. To jest dla mnie... Patrzę... ładne myśle i się uśmiecham. A nie lubię też tego agresywnego, kapitalistycznego klimatu świątecznego, który, kurde, po święcie zmarłych wchodzi oczywiście do wszystkich sklepów, dlatego, że ja jestem bardzo wrażliwy na wszystkie earwormy, a wszystkie piosenki świąteczne to są earwormy i po prostu przez 2 miesiące moje życie to jest koszmar z zapętloną świąteczną piosenką w głowie i nie mogę się ich pozbyć. Bardzo często się łapię na tym, że siedzą mi w głowie, nie mogę się ich pozbyć, a one nawet nie są dobre. Jakby nie ma, obiektywnie nie ma w historii ani jednej dobrej świątecznej piosenki. Nie powstała nigdy. Czekaj, bo teraz o tym myślę. Don't Shoot Me Santa, The Killers? Nie znam. No jest dosyć dobra. Nie. Uważam, że kolędy są niezłymi utworami muzycznymi, którym... Niezły szlagier. Którym jakiś uroku dodaje to, że są śpiewane przez ludzi, którzy totalnie nie potrafią śpiewać, ale chcą razem spędzić czas na śpiewaniu i to jest miłe i dobre i piękne. Ale wszystkie te All I Want for Christmas Is You i inne badziewie, to po prostu to wszystko jest no, do śmietnika i tak. I jak już się zmasturbujecie nad kapitałem i wprowadzicie demokrację ludową i stwierdzicie, że religia to jest opium dla mas, to pierwsze co, to trzeba po prostu zaorać te wszystkie piosenki i wywalić je na śmietnik.
Twitter, gdzie babka powiedziała na imprezie ziomeczkowi, że jest bardzo daleko spokrewniona z Marią Curie, a on jej powiedział, to się wymawia Mariah Carey. I co to ma wspólnego ze świętami? Po prostu tylko z Mariah Carey ma wspólnego ze świętami. No tak, tak. No. Rozumiem, że jak mówiłem, że jak mówiłem przed odcinkiem, że abyś, Iga, masz być ostra jak brzytwa, to teraz Iga... Ale będzie. Nie, przypomniałam. Ale będzie sobie mądre, tak. Do noblistki się odwołam. A czy u was w domu się śpiewa kolędy? Zdarza się, że moja babcia intonuje i wtedy, jako że moja babcia jest no już dosyć starą i taką tradycjonalistką, to pomimo zażenowania ogólnego przy stole wszystkich dołączamy się, bo nie ma innego wyjścia trochę, jakby nie ma dyskusji, co nie na ten temat. Ja pamiętam z takiego głębokiego dzieciństwa, że jedna moja babcia też śpiewała kolędy i ona bardzo lubiła kolędy i uważała, że to był jakby część świąt, której nie można jakby obrać tej części, że ona musi być w całości taka, jaka zawsze była i zawsze śpiewała, ale od czasu, jak babcia umarła, to już... To się śpiewa. No właśnie, to już nie śpiewa. Natomiast uważam, że absolutny pik mojego... Wspaniała historia, Iga. Wspaniała historia. Tej puent się nie spodziewałem. To już nikt nie śpiewa, okej? Okay? To była twoja puenta w ogóle, ty się z niej śmiejesz, ty. Mik jest one man party. No, ja uważam, że absolutny pik mojego prosihumoru nastoletniego to było, jak przyszliśmy na pasterkę. Ale na pasterkę czy na pasterkę? Na pasterkę. Więc tak. I wróciliśmy pijani pod dom i mieliśmy, nie wiem dlaczego, ale w młodości mieliśmy jakiś taki zwyczaj, że rozmawialiśmy przez okno, jakby, że jedna osoba wystawała w bloku przez okno i no i chcieliśmy namówić... Sąsiedzi musieli was kochać. Tak, właśnie, dokładnie. I chcieliśmy namówić kolegę, żeby wyszedł, na co jego siostra oburzona się wychyliła, że co my tu robimy, a my jak na jeden, bez żadnego umówienia się, wiesz, bez żadnego planu ani nic przybierzeli? Takiego, nagle wszyscy zaczęliśmy śpiewać kolędę, co nie uważam, że to było wspaniałe, jakby, co do tej pory, jak sobie przypominam tą historię, to mi się dobrze na sercu robi. Wyszedł? Tak, chyba wyszedł z tego. No, bardzo dobrze. Dobra. Drugie pytanie. Jakie jest wasze ulubione i najmniej lubiane święto w roku? Igo, teraz ty zaczynasz. Moje ulubione święto w roku to jest jedyne święto, które jest dla mnie fajne i nie jest zupełnie związane z religią, i to jest święto pracy. Więc jakby nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. Bo można zapierdalać, tak wtedy? Można czytać kapitał Marksa. Sobie czytam kapitał Marksa. Nie, w ogóle jakby... chodzi mi ogólnie o 1 maja. Jest po prostu, jakby to jest majówka, też większość ludzi wtedy wyjeżdża, a 2 maja jest pracujący i to jest ten dzień, o którym mówi Dominik, że jak ludzie sobie biorą wolny, to sobie nie biorę wolny i sobie siedzę w pracy i mam luźno, więc wiem, że 1 maja jest spoko, bo jest wolne, potem jest niby wolne, ale jestem w pracy i potem jest 3 maja, który też jest wolny, więc też luzik. A jest na tyle okej, że można sobie tam i pospacerować, w sensie, bo już jest najczęściej wtedy tak w miarę ciepło, a jeszcze nie gorąco. A najmniej ulubionym okresem świątecznym są właśnie dla mnie święta Bożego Narodzenia, bo tak jak Tomku powiedziałeś, to też nie jest tak, że te święta się zaczynają w Wigilię, tylko jak się tam wszystko do tego dorzuci, łącznie z proszeniem o urlop, z zamykaniem rzeczy w projektach i wszystko z tym, to jest jakiś miesiąc po prostu. I ja pod koniec, to właśnie ten drugi dzień świąt, albo tam jeden dzień po drugim dniu świąt, ja już jestem kurde tak wyczerpana tym, że potrzebuję urlopu od tego, że właśnie mam urlop, nie? Więc dla mnie to jest bez sensu, nie lubię. Aczkolwiek lubię, jak pada śnieg. A nie wiem, jak jest teraz w Gdańsku, we Wrocławiu spadł śnieg i właśnie topnieje. Więc tak raczej brzydkie święta to będą. W Gdańsku w ogóle nie ma śniegu. W Gdańsku jest taka klasyczna polska szarość. Ja tutaj się od razu wtrynię z swoją odpowiedzią, bo też uważam, że święto pracy to jest jedno z najcenniejszych świąt, jakie mamy. I bardzo je lubię, bo to przede wszystkim jest takie święto, że to nie jest żaden mit. Tam literalnie ponad 100 lat temu ludzie ginęli za to, żebyśmy my mieli dzisiaj prawa, z których korzystamy na co dzień, co nie? I walczyli o to i to ich jakby... Znaczy my w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych jakby nie ogarnali. Tak, ale co ciekawe, ginęli w Stanach Zjednoczonych. No tak, właśnie wiem, to jest ta ironia, która tak. Ogólnie tutaj...
I upamiętnienie ich ofiary jakby ma dużo sensu. Ale ja paradoksalnie też bardzo lubię Wielkanoc. Nie dlatego, że to jest jakieś super święto, ale dlatego, że uważam, że historia Zmartwychwstania to jest bardzo dobra fabuła. I bardzo dobra narracja i lubię tak sobie myśleć o tym, że co się wtedy działo. Co nie? Jakby tam, bo i wiesz, jak tam Jezus wstał z tego grobu i powiedział, że nie chce widzieć żadnych jajek. Schowajcie tak? Je, pomalujcie, nie ma być jajek. Nie, ale po naprawdę prostu nienawidzę jajka. Odkryłem swój podziw dla tej historii, kiedy przeczytałem Amerykańskich Bogów, którzy w plot twiście takim średnio plot twistowym, ale w zakończeniu sięgają właśnie po mit, bo tam bogowie nordyccy próbują się odrodzić, odbudować swoją potęgę współcześnie. No i żeby to zrobić, właśnie sięgają po mit chrześcijański i tam jest poświęcenie syna i tak nagle powiem, kurde, co nie? Jaka to dobra fabuła? I tak. Cały czas miałem to przed sobą w ogóle. No, bo tam jest w ogóle taki moment, aha, co nie, taki, że taki wow, co nie, wow, że to, że właśnie, że i sięgają tu po największy mit, że i to chrześcijaństwo jest, co nie. A świąt, których nie lubię, to są wszystkie święta w Polsce związane z wojskowością albo patriotyzmem, czyli 11 listopada, 15 sierpnia i również rocznicę Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, który osobiście, znaczy nie jest świętem, ale jest w Polsce traktowany jak święto, przynajmniej od tam godziny 17 wzwyż, co nie? Bo uważam, że totalnie nie potrafimy, nie umiemy rozmawiać o naszej historii i o naszym narodzie i to wszystko się zamienia w taką, kurde, patriotyczną, hurę optymistyczną papkę i to zawsze jest takie dla mnie pełne sztuczności, jakiegoś takiego nadęcia i jednocześnie jest taki straszny nacisk na to, żeby nie mówić nigdy o innych aspektach naszej historii, naszej narodowości, no jakichś, nie wiem, naszego kraju. Na przykład o wygranych kraju, powstaniach, niż... nie? Słucham? Na przykład o wygranych powstaniach. To, wiesz co, to jest jedno, że się nie mówi o wygranych powstaniach, ale jak już jakby, ja jestem zawsze zdumiony, jak bardzo my nie potrafimy upamiętnić prawdy o Powstaniu Warszawskim, jednocześnie bardzo starając się upamiętnić Powstanie Warszawskie. I to jest taki mit i taki szajs patriotyczny, który my stworzyliśmy dookoła tych 63 dni, które tam pochłonęły 200 tysięcy ofiar i całe zburzone miasto, nie? A my mamy jakąś taką właśnie bohaterską, kurde, śpiewkę na ustach, że tam fajnie iść na wojenkę i przez pierwsze 2 czy 3 dni skopać dupę żołnierzom, co nie? I jakby w ogóle, wiesz, w ogóle nie mamy takiego. To jest znana full polska prześpiewka, nie wiem, czy się śmiejesz, Dominik. Nie śpiewałeś tego, co przed chwilą Tomek recytował nigdy grałem w swoim życiu? Ja mogę się zgodzić z Tomkiem co do Powstania Warszawskiego, bo jest chujowa gra Warsaw, przepraszam za określenie, Polska, która powstała wokół tego, jakbyśmy tego nie celebrowali, to ta gra by nie powstała i byłoby lepiej też z tego powodu. Ciekawe, czy dostała nagrodę najlepszej gry zrobionej w Warszawie, aż zobaczę, czekajcie. Dominik, a jakie święta ty lubisz, a nie lubisz? Ja lubię Boże Narodzenie, chyba najbardziej właśnie, z powodów, które tak sobie na skróty poszedłem, ale no... Top performance, tak Dominik, top performance po prostu. Jakoś tak się nie no, po prostu taka jest prawda, no jakoś tak się przyzwyczaiłem, lubię ten czas, lubię wszystko wokół nich, może poza tym, co ty powiedziałeś, czyli tym, co się w sklepach dzieje, ale ja odkryłem trochę lifehack i paradoksalnie kupowanie prezentów na ostatnią chwilę, czyli w samą Wigilię, jest wtedy, kiedy sklepy są otwarte krócej, to wtedy już prawie nikogo nie ma w nich. I jest bardzo spokojnie wtedy. A najmniej lubiane miałem powiedzieć Wielkanoc, bo tak jak już zajawiłem też wcześniej, to jest bullshit święto, które zawsze wypada w weekend. I uważam, że to jest oszustwo, bo ja niestety nie mam takich górnolotnych i ambitnych przemyśleń na temat okresów świątecznych, takich refleksji jak Tomasz. To mi bardzo imponuje, że potrafisz tak myśleć o micie Zmartwychwstania albo o tym, co te święta niosą ze sobą. Dla mnie święta to jest przede wszystkim to, że mam wolne w pracy. I w tym sensie Wielkanoc to jest bullshit święto, które oszukuje ludzi, że jest świętem. A nie pomyślałem o 11 listopada i bardzo się zgadzam. Te wszystkie... To, co się w ogóle pisze wokół i co się dzieje od paru lat wokół tego przemarszu, czy tam parady, czy jak to się nazywa, co się w Warszawie odbywa. Marsz Niepodległości właśnie. To jest tak przygnębiające. Myślę, że to by było w ogóle zajebiste, jakbyśmy zaczęli, jakby to weszło do języka potocznego, że się nazywali to paradą.
Myślę, że im wszystkim dupy pękły po prostu. Bo to jak czytam o tym, co tam się dzieje, a nawet jak się nic nie dzieje, to zanim to nastąpi, to jest tak pompowany ten balonik i to wzbudza we mnie wszelkie uczucia, tylko nie patriotyczne. I strasznie tego nie lubię. Właśnie tego, co się dzieje z tą paradą, no. Tak będę to nazywał. Tych platform, co nie? Tych kolorowych, kurde, jakichś takich ludzi poprzebieranych, tych dildo wszędzie, co nie? W biało-czerwonych kolorach, wiesz? Masakra. To techno łupiące tam cały czas. Z namalowanymi twarzami, bo oni zawsze jeszcze mają. Tak. z tej samej serii jeszcze, czy powinno, znaczy nie, no może nie powinno, tak. Gdyby istniało święto gier wideo, takie prawdziwe, kalendarzowe święto gier wideo, to co powinno ono upamiętniać i jakie zwyczaje powinny się z nim wiązać? Iga, widzę, że jesteś mega zajarana do tego pytania, więc go. Myślałam o nim długo. I na samym początku chcieliśmy, bo ja tutaj z Tomkiem 07 o tym rozmawiałam, chcieliśmy je nazwać Marioszki albo Super Marioszki. Kurde, po czym to troszeczkę nie miało sensu, więc nazywamy je Iwatki i będą się odbywać 6 grudnia, bo wtedy się urodził Iwata. I w moim kalendarzu... To jest fatalna data na święto. A czemu nie mijamy tylko Iwata? Bo to są Mikołajki. Bo Iwata moim zdaniem jest bardzo ważną osobą. Okej, myślałem, że to może nie masz tej samej odpowiedzi, co ja. Kontynuuj, pozwalam ci kontynuować twoją odpowiedź, przepraszam. Okej. No ogólnie właśnie chciałabym tutaj wziąć pod uwagę fakt, że Iwata, który był, no wiadomo, jakby genialnym inżynierem, który bardzo mocno pomógł zrewolucjonizować branżę gier, a przy okazji był też znakomitym prezesem Nintendo, od którego wszyscy się powinni uczyć, bo jeżeli firma ma problemy jakiekolwiek finansowe, to najpierw powinno się ścinać jakby kasę prezesom i to było bardzo miłe z jego strony i bardzo w ogóle fajne. No tak, no ale tak powinno to wyglądać, tak, że jakby też starał się najwięcej devom dać, a nie sam najwięcej brać. I no ogólnie z tego, co się o nim mówi, z tego, co im czytam, to był po prostu a fantastic human being, więc bardzo żałuję, że odszedł w wieku 55 lat i chciałabym to w taki sposób upamiętnić. Bo tam miałeś jeszcze pytanie, co powinno być, czy to potem? Nie. Możesz powiedzieć, jaki powinien Dobra. Być jakiś zwyczaj i jaka obowiązkowa potrawa tak Dobra, na stole. To żarcie to jest oczywiście łamiemy się Doritosami i pijemy Mountain Dew, bo jakby to jest chyba ustalone w kanonie, jak to wygląda. Polecam barbecue. U mnie w domu tradycyjnie zawsze się będzie jadło Doritosy barbecue, bo to są moje ulubione Doritosy. Bez dipu. Nie bawimy się w dipy, od dipów rosną tyłki, więc po prostu jemy Doritosy barbecue, się nie łamiemy. Od Doritosów nie. od Doritosów mniej niż od Doritosów z dipem, tak? I double dipping jest teraz dosyć niebezpieczne, więc jakby omijamy dipy, jemy ładnie Doritosy. I Mountain Dew oczywiście z takich czerwonych kubków, jak w bractwach tam koleżowych, nie? I teraz tak, jakby robimy to, ale o 12:00, młodzież idzie na LAN party. No, ale na LAN party, czy na LAN party, nie? Na LAN party. Ale zanim wyjdą, to Gabe Newell przemawia do narodu i składa błogosławieństwo. A 30 dni i każdy znajduje pod poduszką darmową grę. Tak, a 30 dni wcześniej, codziennie, jako taki kalendarz adwentowy, Steam rozdaje jedną grę za darmo, w związku z tym, że będzie wielkie błogosławieństwo Newella. Epic i wtedy właśnie wszyscy zasiadają przed Twitchem i oglądają Newella, to jest taki bardzo ważny i rodzinny, jakby tak. Wiem, że nie lubimy Epika, ale Epic to robi już, rozdaje gry za darmo na święto. Ja wiem, ale ja tutaj chcę Newella, jakby to jest dla mnie ważna postać świąt, bo to jest taki, ja bym go tutaj właśnie jako takiego papieża tego wszystkiego widziała, jak katolicy siedzą on i tam oglądają. Przy okazji na świętego Mikołaja będzie bardzo pasował, więc jakby wszystko się zgadza. Na świętego Mikołaja mieliśmy Duke Nukema, bo to musi być taki symbol, taki najbardziej growy symbol, tak, czyli w całą Ale to jest kolejne pytanie, dlaczego wy mi tutaj... Ja przepraszam. Już teraz będzie musiał odpowiedzieć na wszystkie. Dominik, cztery pytania. Nie, przepraszam, bo ja mam tutaj więcej troszeczkę przemyśleń, ale ogólnie po tym, kiedy młodzież właśnie wraca z LAN party, no to już zaczynamy świętowanie tych takich pierwszy i drugi dzień świąt. To jest po prostu każdy siedzi z systemem własnego wyboru i już nikt ze sobą nie rozmawia, tylko wszyscy grają albo grają wszyscy razem, w zależności od tego, jak bardzo ta rodzina jest zżyta, ale cieszymy się z faktu, że gry nas są w stanie łączyć, a nie dzielić. Dominik, i tego dnia, wszystkie voice chaty są włączone.
wyłączone. Nikt sobie, kurde, nie wrzuca i nie wyzywa swoich matek. A nie mogą być włączone po prostu i nie, nie grzeszne? Ma. Nie, nie, po prostu ja wiem, jacy są gracze, wszyscy wiemy. To jest dzień, gdzie możesz się dobrze bawić, bo nie możesz krzyczeć na innych ludzi, jak grasz competitive rzeczy. To jest tyle. Dominik, jak ty byś widział święto gier wideo? Ja ukradnę, idę nazwę, której nie wykorzystała. To ja ją zabiorę, Mariuszki, jest okej nazwą na moje święto, bo ja na datę mojego święta przyjąłem albo datę premiery pierwszego Super Mario, albo urodziny Miyamoto, gdyż uważam, że Super Mario jako seria gier, oczywiście nie są to pierwsze gry wideo, ale tak naprawdę mówiąc o nowożytnych, że tak powiem, grach wideo, to ja bym szukał ich początku właśnie w Super Mario i stąd bym ten dzień upamiętnił. Co się powinno, czekaj, jakie zwyczaje i co się powinno jeść? Uważam, że to powinny, że wszyscy wtedy powinniśmy być stereotypowo włoscy, tak jak Mario. Inaczej sobie Włochów nie wyobrażam. Wszyscy wyglądają u mnie w sercu jak Mario i Luigi. No, nie no, bo Mario jest takim stereotypowym Włochem, więc byśmy jedli pizzę albo spaghetti i mówili z takim fejkowym włoskim akcentem, tam podaj mi... Babu di pupi papi. Tak, dokładnie, o tak jak Iga powiedziała. Iga jest lepsza w te impresje niż ja. Jestem monoglotą. Monoglotą? No tak, i obowiązkowa potrawa to pizza albo spaghetti i no. A jakie są zwyczaje? No, zwyczaj jest taki, że ubieramy te spodnie na te takie ogrodniczki i fejkowe te. I napierniczamy pięściami w mur. Tak, fejkowe wąsy i udajemy Włochów. Tak, ale takich stereotypowych, bardzo takich wręcz obraźliwie stereotypowych. I chodzimy od drzwi do drzwi, pukamy i krzyczymy Wahoo! I dają nam do reklamowych pizzy i spaghetti. Nie, dają nam do reklamowych grzyby. Można by po prostu wręcz chodzić na grzyby tego dnia. Nie wiem jakiego. A kiedy są urodziny Yamamoto? Właśnie... Miyamoto, właśnie nie wiem. Miyamoto. W listopadzie, to niezbyt na grzyby. 16 listopada. Ja już trochę poza sezonem grzyba. A premiera Super Mario? Znaczy, ja bym wam przede wszystkim, bardzo mi się podobały wasze pomysły, ale ja bym chciał powiedzieć, że tak, że Święta Bożego Narodzenia... To ale jest... ja kasuję Święta Bożego Narodzenia. Ale cicho, teraz Super ja mówię, Mario, Super Mario wyszło we wrześniu, więc to chyba jeszcze można na grzyby wtedy. Tak. Święta Bożego Narodzenia to jest rocznica, tak, w cudzysłowie rocznica, ale to jest rocznica urodzin Mesjasza, a gry wideo mają już swojego Mesjasza, Jezusa Chrystusa i Hideo Kojimę w własnej osobie, więc totalnie to powinno być 24 sierpnia, po prostu jako upamiętnienie urodzin Hideo Kojimy i to powinny być Kojimki. Wtedy tak zwane. Ale Kojimki brzmi najlepiej jako święto ogólnie. Jako potrawę świąteczną powinny być takie racje wojskowe, takie konserwy, co nie? Takie rations. I jak monstery. Masz. I papierosy. Tak. więc jednocześnie to były takie święta, które ci dają i health, i focus, co nie? Więc jest zajebiście. I powinno być totalnie, powinien być taki zwyczaj, że się umawiamy na jakąś wieczerzę. Wszyscy starają się jak najbardziej spóźnić, ale jeszcze tak w ramach takiego akceptowalnego spóźnienia, co nie? Jak przychodzą, to mówią, it's about time. Ale tak wszyscy dookoła stołu, it's about time. I ten babcia, it's about time. Albo kept you waiting, nie? Tak. Więc tak powinno wyglądać moim zdaniem. A właśnie pijemy Monstery, czy nie? Ja, wiesz co, nawet w takiej jakby parodii nie życzyłbym nikomu tak źle, żeby go zmuszać do picia Monsterów, ponieważ... I palenie papierosów, to super święto. Myślę, że to jest zdrowsze, Iga. Autentycznie. Tak. Być może być, ale Monster mi kiedyś uratował życie, jak jechałam samochodem i byłam like, nie wiem, czy mam dostatecznie dużo kofeiny i cukru. I mi się przypomniało, że ziomek i ci zrobili taką scenę z Pulp Fiction i wstrzyknęli ci Monstera po prostu w środek serca tak, i nagle buch. Przypomniało mi się, że ziomek jak wsiadł do samochodu, bo się rozjeżdżaliśmy w iluś ludzi i on jak wsiadł do samochodu, to mówi do mnie, ej, ja mam kilka, to masz. I dał mi różowego Monstera, ja sobie pomyślałam, ja tego w życiu nie wypiję. Ja nie piję w ogóle energetyków. Ja ostatniego energetyka piłam chyba, kurde, przed maturą. Dosłownie w dzień pisania matury, przed maturą wypiłam energetyka. I... On tak w samochodzie, ja stwierdziłam, a napiję się. Ja wziąłam 3 łyki i ja po prostu myślałam, że ja pikawy dostanę, nie?
tam, że mi serce po prostu zaraz wyskoczy, ale super, tam jakby obudziłam się automatycznie, to jest tak słodkie po prostu. A autentycznie uważam, że papierosy są zdrowsze niż, zwłaszcza wiesz tak, jakbym miał to jeden monster versus jeden papieros. I kolejne pytanie, czy teraz realnie istnieje coś, co moglibyśmy nazwać z czystym sumieniem świętem gier wideo? Dominik, może ty teraz zacznij? Wydaje mi się, że cały czas jest to E3. Nawet jeżeli nie ma E3, to tak się przyjęło, że w tym okresie albo firmy robią jakieś swoje eventy, albo wypuszczają swoje trailery czy swoje zapowiedzi. Jakoś tak się utarło, że ten początek czerwca, taki powiedzmy ten tydzień E3, nazwijmy to, jest takim okresem, kiedy się najwięcej mówi o grach, które będą. Może mniej się mówi o grach, które były. Nie wiem, czy w ogóle są takie. My w ogóle jako, w cudzysłowie, branża i jako ludzie zajmujący się i interesujący się grami wideo, mało czasu poświęcamy grom, które były. Wiesz, sobie wyobraź takie wydarzenie, gdzie ludzie się jakby zbierają po to, żeby zobaczyć gry, które były. Nie, że nagrody albo coś takiego, po prostu. Nie, no, takie może tak, w sumie... z grami, które były. Tak, no i myślę, że jeżeli by można użyć takiej frazy, jeżeli wierzyć serwisom i prasie, to święto gier wideo mamy średnio raz w miesiącu jakieś, bo to jest bardzo wyświechtana i lubiana przez dziennikarzy growych fraza, ale no myślę, że tak, myślę, że ciągle to E3 jakoś tak się utarło. Iga? Ja bym to zrobiła tak, bo święta w takiej kategorii kulturowej mają taki charakter cykliczny, dlatego też, że tam rok się zaczyna, rok się kończy, mamy tam jakieś takie symboliczne i dlatego też Wielkanoc jest na wiosnę, a święta Bożego Narodzenia potem mamy teraz na zimę, tak? Bo też się ten cykl jakby zaczyna i kończy. Więc ja bym powiedziała, że tak samo wypadają te jakby zamknięcia i otwarcia tych sezonów growych, więc tam jest Gamescom, jest E3, jest The Game Awards i jakby one też znakują tak samo jak święta religijne albo święta społeczne, po prostu te same punkty. Ja bym powiedziała, że każde miejsce, gdzie są ogłaszane gry, bo tak naprawdę to o to chodzi i cały czas chyba będzie o to chodziło, bo to jest, no tak po prostu działa, to jest takie święto, czyli E3, Gamescom i The Game Awards bym określiła jako takie. Plus dodałam do tego takie mniejsze święta, takie jakby święta jakichś odłamów i to są Steam Sale, bo to też zawsze w jakiś sposób pomaga szczególnie tym mniejszym twórcom. I te wszystkie indie festiwale też. No właśnie, ja uważam, że... O, jeszcze Game Industry Conference też bym w ogóle jako to dała, bo to też jest zawsze bardzo ważne, bo stamtąd wiedza jakby płynie, nie? Ciurkiem. Ja uważam, że nie mamy czegoś takiego jak święto gier wideo i bardzo żałuję tego, bo... To jesteśmy taką branżą, znaczy nie wiem, czy my jesteśmy, to jest branża tak przesiąknięta robieniem biznesu i że jakby wszystko jest podporządkowane tylko marketingowi, sprzedaży i nie wiem, networkingowi, a nie ma, i absolutnie nam bardzo brakuje jakiejś takiej celebracji po prostu tego, co robimy i tego, co kochamy. Nie mamy na przykład takich, jak są festiwale filmowe, gdzie po prostu się spotykają miłośnicy kina i oglądają sobie i tak dalej, to my tego prawie nie mamy, chyba, że brać jakieś Steam takie... coś takiego ostatnio robi, że są nie. takie momenty, gdzie nie. możesz pooglądać i pościągać dema. To są promocje de facto, tak po prostu, służące no, napędzaniu sprzedaży. To widział? No nie wiem, jakieś takie, nie wiem, dyskusje, panele, nawet tak... No to Game Industry Conference, nie Game Industry Conference, bo to jest polskie, tylko jak się nazywa? GDC. Game no, Developers to. Conference. To też top. Nie, bo przede wszystkim mam takie zastrzeżenie do obu tych imprez, że one są strasznie elitystyczne, gdzie tam musisz być w ogóle absolutnie, wiesz, dopuszczony do grona krewnych i znajomych, żeby być tam. Po drugie, one są stricte profesjonalne, więc nastawione, nie są nastawione na ludzi, dla których my robimy te gry, tylko na nas, którzy je robimy. Ja bym się tutaj nie zgodziła, bo ten nasz polski Game Industry Conference jest połączony z PGA i tam są wykłady zarówno, ja często biorę udział w panelach dla ludzi, które są... Znaczy, był połączony z PGA, już nie, już trzeba kupować oddzielne bilety, które są dosyć drogie. Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli idziesz na PGA, to z GICA przychodzą ludzie, czyli tacy deweloperzy, i na przykład siadają na panelu na którejś z sal i rozmawiają
odpowiadają na pytania i jakby to jest wyciągnięcie ręki dla człowieka, który z graczem chciałby coś więcej wiedzieć. I dla tych ludzi są przygotowane inne panele niż dla ludzi, którzy są na gicu i są profesjonalistami i chcą się czegoś nauczyć z tego. Więc jakby ja bym tutaj powiedziała, że jest wyciągnięcie ręki do konsumenta i jesteś w stanie porozmawiać z tymi ludźmi. Ja się nie zgadzam się z tym. Jakby. Może jesteś w stanie, to jest trudne, skomplikowane. Na pewno nie ma takiego, nie wiem, jakiegoś takiego ducha celebracji i jest ducho właśnie, duch networkingu i robienia biznesów i kręcenia kasy i mnie to na maksa wkurza na przykład we wszystkich imprezach takich. Nawet jak rozdajemy nagrody, to de facto sprzedajemy nowe gry, reklamujemy je i zapowiadamy i tak dalej, niż celebrujemy te, które dostały. Ale jak nie mamy też takich festiwali właśnie dla miłośników, tylko mamy jakieś takie marketingowe pokazówki i zapowiedzi, to wszystko jest strasznie bombastyczne. Nie mamy, wiesz, jak na przykład jak festiwale filmowe czasami dominują w danym mieście, co nie, czy to we Wrocławiu, czy to kurde w Kazimierzu Górnym, czy to tam, gdzie się dzieje ten festiwal, ten Sundance, co nie, że masz takie autentycznie takie poczucie, że przyjeżdżają ludzie, którzy kochają kino, którzy chcą tam posiedzieć, porozmawiać o filmach, są twórcy, są ci widzowie, jest taki jakby duch celebracji, co nie, tylko właśnie nie robię, to nie jest miejsce na robienie kasy, tylko to jest miejsce, żeby obejrzeć film, dobrze się bawić i pogadać sobie o nim i tak dalej. To gry tego nie mają w ogóle. Każde miejsce jest dobre na robienie kasy. Jak ja powiedziałem, że za mało patrzymy na gry, które były, a za dużo na gry, które będą, to się ze mnie śmieliście. Ja się śmiałam, bo sobie wyobraziłam, że siedzimy i oglądamy takie losowe gry, które wyszły tam na przykład w 2003 roku, jest taki buf, ale są przecież te wszystkie retro, jakieś festiwale, żeby tam demoscena na przykład. No tam, są, coś, tylko, że, nawet tylko, jeżeli to jest są, taki mocny throwback, ja nie wiem, bo Tomek, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja mam zupełnie inne doświadczenia z tych imprez. No spoko. Growych, na które jeżdżę, bo po prostu jakby mam wrażenie, że... Możesz mieć, jest a ja coraz, mam też inne. I tak, co teraz? Jest coraz więcej jakby właśnie wyciągania rąk, szczególnie do takiej młodzieży, która na przykład szuka drogi do tego, żeby się dostać do ten, albo że właśnie chciałaby porozmawiać, pozadawać pytania, bo często byłam jakby po tej stronie, że mi były zadawane te pytania i jakby to nie było odpłatnie, ja nic z tego jakby realnie, nie miałam networkingowo. Realnie poszedłem kiedyś, ze 2 lata temu, tak z czystej ciekawości, poszedłem do 11 Bit projektu, tam był taki właśnie Career Corners, nie? Gdzie ja w ogóle nie byłem zainteresowany. Chciałem tylko porozmawiać z nimi, co? 11 Bit Studios. Tak, a jak powiedziałem? Projektu, 11... ale myślałem, że do jakiegoś projektu po prostu. Nie, 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 11 Bit Studios. I tam po prostu chciałem zobaczyć, jak to w nich wygląda, co nie? Czy tam jest jakaś rozmowa, jakieś coś, co nie? Centralnie siedział znudzony facet i powiedział mi, zostaw CV tutaj i tyle, co nie? Więc tak wyciągamy ręce do ludzi. Ja to też dziwnie, bo ja też często byłam w tych booths różnych firm, z którymi współpracowałam i raczej też starałam się opowiedzieć, tak, o rzeczach, więc to też zależy najprawdopodobniej. A zarówno GDC, jak i GIC to są moim zdaniem bardzo zamknięte imprezy, nawet jeżeli są jakieś takie, tak jak mówisz, ja nawet nie wiedziałem, że to jest, jeżeli są jakieś takie pomniejsze akcje, jakieś otwierania tego, to jest jakiś totalny margines, bo to są drogie imprezy dla ludzi, którzy chcą tam rozmawiać jak hurdur profesjonaliści, będziemy tutaj hurdur, co nie? I jeszcze tutaj macie taki biznesowy kącik, gdzie hurdur, możecie sobie porobić pieniądze, co nie, i pogadać o biznesach, hurdur tam, Xela to sponsoruje, ho, 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 dużo kasy, ho, no to ho, ho. Jest fakt, ale jakby chcę powiedzieć, że te festiwale filmowe też po pierwsze nie zawsze są tanie. Jak jesteś biedakiem, to w ogóle nie możesz wejść do tego kornera biznesowego, co nie, bo jesteś nie, biedakiem. Nie ale bardzo dużo z tych paneli na PGA, które są w tym samym czasie co GIC i właśnie ściąga tych deweloperów, robi Mateusz Witczak, czyli jakby on też bardzo dużo dookoła tego działa. Bo ja popularyzacji i demokratyzacji tego medium. Że ja nigdy nie byłem na Sundance, natomiast wydaje mi się, że to jest również miejsce robienia biznesów, a wiem to stąd, że pamiętam jeden film, swoją drugą bardzo dobry film z Sundance, który nazywał się, ten z Andym Sambergiem, taka komedia romantyczna, jak to się nazywało. Palm Springs, tak? Palm Springs, chyba tak. Że Amazon go kupił właśnie po Sundance. Po Sundance to nie znaczy koniecznie, że na Sundance. To może no. Sukces, wiesz, na Sundance mógł to... Wydaje mi się, że na Sundance. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby tam były robione jakieś biznesy, nie? Ale sam byłam, lubię festiwale filmowe i bywam na wielu festiwalach filmowych. Może nie na wielu, ale byłem na tam pewnej ilości festiwalów filmowych w życiu, co nie? Nawet przy jednym pracowałem. I to wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie growe imprezy, które widziałem, co nie? Jest dużo więcej takiej miłości i wierności wobec tam
takich dzieł, tekstów kultury, dla których to jest, a dużo mniej skupienia się albo nacisku na robieniu biznesów, kręceniu lodów i kaszy. To, że być może ktoś tam się gdzieś spotkał w kawiarni, co nie? Tak. Że powiedział, ej, jestem z Amazona, super film, żebyście, pogadajmy, kurde, kupię go. 17,5 miliona dolarów zapłacili na tak. Sundance za ten film. No to mówię, to mi w ogóle nie przeszkadza, że gdzieś tam, gdzieś na boku, co nie? Ale to, że gdzieś składają nacisk i akcent, jakby o to mi chodzi. Bo to właśnie, jakby, ja się zgadzam, Tomek, że jesteśmy daleko jakby od tego, co ty byś najprawdopodobniej chciał w tym widzieć, ale ja, moje doświadczenia z zakresu jeżdżania, a jeżdżę na bardzo dużo konferencji growych w roku, od wielu lat, to jest raczej fakt, że jestem w stanie się spotkać z ludźmi, którzy chcą ze mną rozmawiać o grach, które wyszły, o rozwiązaniach, które zostały w nich zastosowane, co jest dobre, co jest złe, co ja uważam, ale też a propos tego na przykład, jak traktować team, jak feedbackować, to są rzeczy, którymi się dzielimy tam, tak? I to nie to są totalnie, że dzielimy to, się to, na wykładach. To jest totalnie to, co mówisz, to jest takie profesjonalne, to nie jest w ogóle celebracja. No tylko, że jakby jesteśmy w stanie też na przykład rozmawiać na temat tego, że coś wyszło i na przykład zupełnie bezkrytycznie nam osobiście, subiektywnie to się podoba i dlaczego. No ale dobra, ale gdzie o tym rozmawiasz? Rozmawiasz o tym gdzieś w korytarzach, jak wpadniecie na siebie, albo w knajpie, jak zorganizujecie sobie wyjście. A nie ma tak, że jest na przykład, nie wiem, pokaz półtorej godziny, kurde, Metal Gear Solid, a później pogadanka, co jest zajebiste w Metal Gear Solid i jakiś tam Hideo Kojima mówi, opowiada swoje historie o twórczości. Pokaz gry, bo gra jest rzeczą interaktywną. Da się, totalnie się da zrobić. To jest przekłamane. Nie, no, moim zdaniem no, to bez przesady. Jakbyś dał ludziom na półtorej godziny, zamknął ich w sali i dał pograć w wycinek gry każdemu, a potem, żeby przyjść i rozmawiać, to jest coś innego, moim zdaniem. Totalnie się da na przykład zaprosić twórców, żeby oni przygotowywali jakieś, wiesz, właśnie jakieś takie pokazy i mówili do ludzi, nie do innych twórców, jakby o swojej sztuce, o swoich tam, nie wiem, jakichś horyzontach twórczych i tak dalej, co nie, ambicjach, a nie wygłaszali, wiesz, jak sobie poradziłem z tym, że kurde, piksele mi się tu w rogu ekranu, kurde, wyświetlały, a teraz już się nie wyświetlają. Półgodzinny, kurde, stand-up i 3 profesjonalne pytania i dajemy, co nie? Może. Mówię, ja mam zupełnie inne doświadczenia z tych rzeczy, a jeżdżę no, na 5 konferencji rocznie pewnie, więc no, trudno jest mi. Trudno jest się z twoimi doświadczeniami. No. Ja jako bezstronny arbiter rozsądzam remis między wami i już zaczynacie powtarzać nawzajem swoje argumenty. Niekoniecznie najlepszy, ale najprawdziwszy tekst o świętach Bożego Narodzenia popkulturowy to Dominik, jako że ty taki pierwszy byłeś do rozsądzania. Tak, pułapka. Diehard. Też masz szkoloną pułapkę. No bo to jest doświadczenie świąt i na nadszał. Wszystko, tak, łącznie tak. Z chodzeniem po szkle. Totalnie, chodzenie po szkle, to jest tak. I to się zaczyna od awantury takiej rozwodowej, a kończy się pogodzeniem, co nie jest też taki... Bez tego pogodzenia i po prostu święta Bożego Narodzenia, kurde, co roku czasem. Tak, w międzyczasie jest Mikołaj, jest zabicie swojego największego wroga, jest... A przy okazji... Niespodziewana przyjaźń przez radio z policjantem, to też się dzieje, co nie? Przy okazji Krzona Pułapka to jest rewelacyjny film. To jest film 10 na 10. I oczywiście w swoim gatunku, tam nie mówię, że to jest lista Schindlera, nie? Ale podoba mi się, że przez to, że... Bo lista Schindlera to jest bardzo dobry film, ale przez to, że porównali do tego Last of Us 2, to jest jakaś nowa poprzeczka po prostu. Tak. Teraz wszystkie gry będą chciały być jak lista Schindlera. Lista Schindlera to nie jest bardzo grawy film, just saying, nie? Tak. A jeszcze sobie zapisałem, był taki film Zły Mikołaj kiedyś, Bad Santa. I ja go nie pamiętam za dobrze, ale pamiętam, że mi się bardzo podobał, jak wyszedł. Wszystkie filmy Hallmarku o kobiecie, która musi przeprowadzić się w czasie świąt Bożego Narodzenia z dużego miasta, jest karierowiczką do mniejszego miasta, gdzie poznaje typa i przestrzeni się, im zakochuje i rzuca swoje dotychczasowe życie. I ten typ prowadzi takie powolne życie, jakby tak, nie ma tego, tak, tego spięcia całego i pokazuje jej, że można żyć inaczej. Tak, tak, tak. I to są jeszcze wszystkie... To jest jeden mój ulubiony film, wszystkie ten. Oraz Listy do M. Jest gra o tym, Iga, powinieneś nią zagrać. Opowiadałem o niej kiedyś, Lake. To jest dokładnie gra o tym, o pani, która pracuje jako programistka, czy tam designerska, designerka w jakimś studiu robiącym gry i wyjeżdża na miesiąc do swojej rodzinnej miejscowości zastępować swojego ojca, właśnie pracując jako listonosz. Złożąc liczki. I właśnie to jest generalnie taka historia, jak szukasz. To jestem ja za jakieś 7 do 8 miesięcy, to jestem ja po prostu. Więc nie muszę tego szukać, ja po prostu chcę to przeżyć. Natomiast ja obok Szklanej Pułapki mam jeszcze Rodzice Chrześni z Tokio, czyli Tokyo Godfathers, animkę Satoshi'ego Kona,
opowiadającą o trójce bezdomnych, którzy znajdują noworodka na ulicach Tokio i tak próbują się nim zaopiekować, slash odnaleźć jego rodziców, slash adoptować go jakoś. I tam różne perypetie życiowe się dzieją dookoła tego dziecka i tych bezdomnych. I oczywiście się okazuje, że Tokio to jest bardzo małe miasto i tam wszyscy się tam odnajdują swoich tak, krewnych. Przedmieszczy. I tak. Ale jest to bardzo ładna i miła i taka prawdziwa historia świąteczna pokazująca z jednej strony, że to nie jest dzień, w którym się kończą wszystkie problemy, ale z drugiej strony, że bywa to taki dzień, kiedy jesteśmy dla siebie lepsi i milsi. I no. I tyle. Więc, ja chciałem Iga, tylko zrobić jakiś tekst? Małą erratę chciałem tylko zrobić, przepraszam, że ta pani pracowała chyba po prostu w jakiejś firmie technologicznej, nie robiącej gry. Ja mówiąc o tym już podświadomie Igę umieściłem jako główną bohaterkę tej gry po prostu. No bo to jestem ja za 7 do 8 miesięcy. Dobra, to lecimy z następnym pytaniem. Jaka gra jest obiektywnie najlepszym prezentem świątecznym w historii? Zakładając, że obdarowany ma sprzęt, żeby w nią zagrać. Iga, Dominik, nie. Dominik. Ja muszę tutaj się zbuntować, ponieważ zauważyłem u Tomka tendencję do szafowania słowem obiektywny. Uważam, że nie ma czegoś takiego. Ja rozumiem, że to jest pół żartem, pół chęcią takiego wrzucenia koła w szprychę, czy szprychy w koło, czy... Nie, koła w szprychę. Żeby odpowiedź spoko. Była. Ale nie powiem nic odkrywczego, ale nie uważam, żeby było coś obiektywnie, mogło być coś najlepsze lub najgorsze. Natomiast jakbym miał odpowiedzieć serio na to pytanie, tym razem odpowiem serio, to uważam, że gry Rockstara są na tyle masowo popularne i takie na przykład GTA V, gra, która sprzedała się w, nie wiem, 140 milionach egzemplarzy, która ma zarówno rozbudowaną kampanię fabularną single player, jak i tryb multiplayer, pokrywa właściwie wszystkie bazy, jeżeli chodzi o potencjalne zainteresowania swoich odbiorców, bo można tam grać to jak po prostu w opowieść fabularną, można w to grać jako taki po prostu na wygrzew, że tam biegasz i strzelasz, można sobie w to grać online i jest to przy okazji taka modna gra, no. Więc uważam, że GTA V jest obiektywnie, w cudzysłowie, najlepszy growy prezent ever. Albo Minecraft, jak ktoś jest dzieckiem, albo chce poczuć się młodo, to też... Albo chce przeczytać list typa, który bierze dużo grzybów. Tak. GTA V wyszło 9 lat temu. No, tak. Masakra. Jeszcze pracowaliśmy w redakcji, bo robiłam o tym komiks. Swoją drogą, będę miał mały wtrąd, super mini, co jest grane moje. Mały wtrąd to jest takie trąd, tylko tak, gdzieś zacząłem, w jakimś konkretnym miejscu. Zacząłem dziś oglądać Awatara pierwszego, chcę pójść na dwójkę i chciałem sobie przypomnieć jedynkę. To jest film, ale tego z Jake Sully, a nie Airbendera. Tego z Jake Sully. Okay. Ale to jest film, który trwa 3 godziny, więc też nie obejrzałem go ciurkiem, tylko sobie go zacząłem do obiadu i tam obejrzałem, nie wiem, z godzinę jego. I to jest niesamowite, jak ten film ciągle wygląda. To jest film z 2009 roku i w ogóle nie ma takiego efektu starego filmu w nim. To CGI wciąż wygląda naprawdę okej. I jest to coś imponującego. No, nie, dwójka to... wygląda równie dobrze. Tak... pod względem technicznym. Iga, twoja odpowiedź, jaka jest obiektywnie najlepsza gra, którą można komuś podarować? Myślałam o tym, że obiektywnie najlepsza i że możesz ją dać wszystkim. W sensie, że realnie babci dasz, mamie, tam dziecku jakiemuś, tak? I że każdy będzie w stanie w nią pograć, stąd odrzuciłam wszystkie gry 3D, które mają tam thumbsticki albo coś takiego. I pomyślałam o Animal Crossing, bo to jest po prostu taki samograj trochę. Jakby każdy jest w stanie w tym znaleźć... Też mam Animal Crossing. Coś dla siebie i to jest takie miłe i ładne i nie musisz mieć żadnego theme, bo to jest lifestyle po prostu gra. Próbowałem grać w Animal Crossing i się znudziłem po To nie jest prezent dla ciebie, Dominik. Otwórz swoje serce na innego człowieka. Bo, być dla każdego. Bo jeżeli bym miała... Jak rozmawiałam o tym z Tomkiem, bo pomyślałam, pójdę porozmawiać z Tomkiem, bo mam odpowiedź, która najprawdopodobniej jest zła, to zgadnijcie, co we dwójkę powiedzieliśmy z Tomkiem, patrząc się na siebie. Doom. Nie. Elden Ring.
Też pomyślałem o Elden Ringu, szczerze mówiąc. Jak... No bo obviously jakieś Dark Soulsy są obiektywnie super spoko, ale no nie dam komuś Demon Soulsów starych, tam tego nie remake'a, ani na przykład Dark Soulsów, no tylko lepiej dać tą najbardziej grę, która jest jakby najprostsza do jakby wejścia w, tak, no i to ja jest Elden ogóle, Ring, no. Mieliśmy jakieś podobne pytanie niedawno, bo ja pamiętam swoją odpowiedź, która jest... była. Elden Ring to jest nie dość, że zła odpowiedź, to jeszcze w ogóle błędna, bo zła, bo nie jest dla wszystkich, a błędna, bo Zelda jest dużo lepszą grą Elden Ringową. Ale grałeś w Zelda? No, jeżeli chodzi o otwartość świata i o zachwyt i tak dalej, to tak, to zdecydowanie. No, ale to jest bardziej przystępna, jest, o tak, co nie? Tak, ta otwartość, no tak, tylko że to nie jest Souls-like, jakby Souls-like jest obiektywnie lepszy od Zeld. Obiektywnie nie. Więc to jakby... Dominik, rozdzielaj nas znowu, rozdzielaj Tomek, nas. Tomek, gin od broni, którą sam wykułeś, ja też się zgadzam z Igą, obiektywnie Elden Ring jest najlepszą grą i lepszą od ja Zeldy. Znaczy wiesz, tylko że właśnie biorąc pod uwagę na przykład, że ja myślę, że moja mama w końcu by ogarnęła Elden Ringa, ale największy problem dla mojej mamy to by było posługiwanie się kamerą i chodzenie w tym samym czasie. To by było dla niej po prostu nie do przeskoczenia i to mi jakby wskazało na Animal Crossing. Więc ja się pół godziny, więc dla mnie nie jest ta gra. I co teraz, Iga? Szachmat. Ja w ogóle nie zagrałem w Elden Ring i co teraz? Szachmat. Jesteś gorszym człowiekiem. A wszyscy tutaj... Chwalisz się czy żalisz? To? Wszyscy jesteś tutaj zagraliśmy w Breath of the Wild i uważamy, że to jest wybitna gra. No ale uważam, że Elden Ring jest lepszy niż Breath of the Wild. Też tak uważam. Elden Ring po pierwsze wymaga od ciebie skilla w pokonywaniu bossów, a Zelda aktywnie działa na fakt, żeby boss fight był 300 razy prostszy przez to, że rozwiązujesz rzeczy w samym świecie gry. To było dla mnie największy znak zapytania, który ta gra robiła. Że im więcej chcesz w nią grać, bo chcesz w nią grać, to ona ci na sam końcu jakby bierze tą największą przeszkodę, którą miałeś robić i jakby ułatwia ci jej przejście. Ale ja nie chcę ułatwienia, ja chcę się wciąż dobrze bawić. Jak chcesz, to możesz iść po prostu od początku. Tak, tak, tylko mówię, że... Z bossem. Oczywiście, że tak. Jakby spoko, tylko że jakby też chcę grać, tak? I chcę przechodzić te landy. Możesz grać później po skończeniu gry. Nie, grać I Breath of the Wild ma też jakby najbardziej underwhelming zakończenie, bo ono się po prostu kończy. Tak po prostu. I ja pamiętam, że ja grałam w nią w pociągu i pamiętam, że usiadłam i babka się na mnie spojrzała, co ja robię, czemu mam taką w ogóle oburzoną minę i pokazała mi tego Switcha. I ona się na mnie spojrzała, ja pokazałam mi tego Switcha jeszcze raz i ona wzruszała ramionami i się odwróciła. Piękna interakcja. Tak. Więc tak. Ja obok Animal Crossing i Zeldy mam jeszcze Lumines wymienione jako gra. Lumines jest bardzo, Tetrisa też. Bardzo przystępna, nie? Bardzo łatwa i ładna i ma świetną muzykę i tam się rzeczy dzieją i wybuchają ci linie, jakie ułożysz. Znaczy nie tylko kwadraciki tu akurat. I jest kolorowe, jest dużo wodotrysków. Jak jest to przyjemna gra, która Tetris? Ci tam... Co? Ten nowy Tetris, jak się nazywa, bo zapomniałam. Connected? Coś tam jest? Nie. We are all connected, no. No ale to ten Tetris też bym myślał z Lumines. Tetris Effect. Byłoby super, tak. No. Jeszcze w niego nie grałem cały czas, kurde. Musisz z niego powiedzieć, że będziesz zachwycony. No, super gra. Jak lubisz Lumines, to ten Tetris Effect ci tak super siądzie. A jeżeli jeszcze na VR-ze byś mógł zagrać, to jest Jesus też Christ. tego samego studia i tego samego designera, jak on się nazywa. No w każdym razie, no jest taki typ. Od Lumines, od Meteos i Lumines, od... Meteos... Efekt się nazywa ten tam. I ten tak. Jest Włochem. Trzeci. Q Entertainment się nazywa ta firma. A ten pan się nazywa... Już powiedzieliśmy, Tetsuya, jak się nazywa. Tetsuya Mizuguchi, o. Tymczasem pytanie, kto do was przychodził w dzieciństwie z prezentami? Czy był to właśnie Jezusik, Święty Mikołaj, czy Gwiazdor, czy jeszcze jakaś inna mutacja? Do kogoś przychodzi Jezus? Tak realnie? No tak, tak. Tak? Akurat nie, dzisiaj... Nie, na sensie nie wiedziałam, więc... Akurat dzisiaj czytałem właśnie coś, że... Nie pamiętam gdzie, kurde, tylko. Ale dzisiaj czytałem, że do kogoś przychodził Jezusik w dzieciństwie. Jakby, że to były prezenty od Jezusa, co nie? Ja pamiętam, wiem gdzie. Słuchałem dzisiaj podcastu o tym, jak wyglądała zima 400 lat temu w Gdańsku, tam na podstawie jakichś pamiętników i zapisków i tak dalej, i że wtedy totalnie nie było Świętego Mikołaja, tylko że to właśnie były prezenty od Jezuska. I kto byłby najlepszym Świętym Mikołajem, jaka postać z gier? Tutaj Iga już się wyrywała z odpowiedzią, więc Iga, zaczynaj.
Jak byłam mała, to pamiętam, że u mnie w domu Mikołaj i Gwiazdor funkcjonowały równolegle, w sensie ja wiedziałam, że to jest jedna postać, ale ja bardzo szybko przestałam, jakby, ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja realnie tak wierzyłam, takich dzieci pokazuje się w filmach, że wierzą, tak, w świętego Mikołaja. Ale jakoś tak bardzo szybko już wiedziałam, że trójcy przynoszą. I to nie tam, że jakaś trauma mi się stała i to było dla mnie jakieś bardzo przykre. Takie normalne to jakieś było. A najlepszym świętym Mikołajem Growym to szukaliśmy takiego najbardziej odgraczowego jakby świętego Mikołaja, czyli takiego najlepiej seksistowskiego, toksycznego, wszystko to, co chcemy zapomnieć, to powinien być Duke Nukem. I on by właśnie przychodzi i mówił shake it baby, wanna dance. I by wrzucał się te prezenty, te skarpety. Tak. No, wiecie, jaki mam stosunek do Świąt Bożego Brzmi jak takie święta, które ci dają traumy na resztę życia. Co? Tam przyjdzie Duke Nukem i tam, nie mamo, nie. Przyniesie wam kalendarze z gołymi babami. Mamo, kto używa jeszcze kalendarza? No, Dominik, kto do siebie przychodził pięknie. I kto powinien przychodzić? My się tak pięknie wszyscy różnimy w tym podcaście. Ja do mnie przychodził święty Mikołaj i ja bardzo długo wierzyłem w świętego Mikołaja. I nie wiem, czy kiedyś opowiadałem historię, jak ja się dowiedziałem, że święty Mikołaj nie istnieje. Miałeś 17 lat? Nie, 23. Ale byłem na studiach. Byłem już dość duży. Na wykładzie o tradycjach takich chrześcijańskich. Teraz będę się otwierał, proszę się nie naśmiewać ze mnie, bo to jest ważna część mojej osobowości i mojego życia. Jest to trochę, znaczy trauma, no. Miałem z 8 lat już, to była chyba druga klasa podstawówki i pani, mam wrażenie, że opowiadałem tą historię, a może nie wiem. W każdym razie pani, mieliśmy zadanie napisać wypracowanie o naszych świętach. I ja napisałem wypracowanie o tym, jak poszliśmy jak co roku tam z kuzynami na strych, bo to zawsze my w domu mieszkaliśmy z rodzicami, więc my zawsze organizowaliśmy święta, po prostu było na więcej miejsca. I była taka tradycja, że dzieci wszystkie biegły na strych i czekały na świętego Mikołaja, wypatrywały pierwszej gwiazdki i przychodził Mikołaj. No i ja tak naiwnie to zupełnie szczerze opisałem, że czekaliśmy na świętego Mikołaja i jak inne dzieci czytały swoje wypracowania, w których było, że tam dziadek przyszedł przybrany, czy tam wujek przyszedł przybrany za Mikołaja i jak ja usłyszałem to dopiero wtedy się zorientowałem, że nie ma świętego Mikołaja. I do dzisiaj to pamiętam, ten moment w klasie. To smutne jest strasznie. Co jest to smutne. Płakałeś? Nie płakałem. Przyjąłem to raczej, właśnie przyjąłem to z takim zrozumieniem. Nie byłem ani zły, ani smutny, ani nawet... A to też jest w ogóle taka trochę lipa, bo twoi rodzice i twoja rodzina naprawdę się starała, żeby dla was zrobić magiczne święto. Tak, poszedłeś do publicznej szkoły i to po prostu zniszczyli. Uważam, że... Mówię, 8 lat to jest dość dużo, żeby jeszcze wiedzieć tego Mikołaja, ale też nie uważam, że to była jakoś taka super przesada. I uważam, że tak obiektywnie uważam, że to być może nauczycielka... Być może to nie był lepszy pomysł, żeby... to wypracowanie, żeby... No, ale w każdym razie tak, to jest moja historia smutna. Też jest mi trochę smutna, jak o tym myślę, ale no, wydaje mi się, że wtedy... Nie mam takiego... Ale to mam raczej taki smutek z perspektywy, bo wydaje mi się, że wtedy dla mnie to było takie przyjemne raczej z takim zrozumieniem, że no tak. No tak. A kto powinien być z Gierkowa, świętym Mikołajem? Nie wiem. Wiesz co, ja mam znowu to... Ja jestem dzisiaj nudny, bo znowu napisałem sobie Super Mario. No bo Super Mario po prostu pasuje. Pasuje, mógłby mówić, a... Już jest w sumie ubrany na czerwono trochę. Tak. A jak I, nie... ma, I ma w ogóle bardzo dużo, Super Mario ma bardzo dużo takich odsłon świąteczno-zimowych, które zaskakująco dobrze pasują do świąt, jakby jest taka urocza ta zima i to właśnie to, jak on skacze, jak krzyczy wahoo, to jest takie radosne. Tak, jak skakuje zabijanie na chodniki, to z nich śnieg spada. Tak, ale on ma też, wiesz, ma brzuszek, ma wąsy. Jeździ na łyżwach. No, dokładnie, jest taki bardzo i mogę dawać grzyby w prezencie. Super, ja chcę iść na święta Dominika, jakby. Marioszki to jest moje ulubione święto już teraz. A jak nie Mario, no to postać taka nie z gry, ale Gabe Newell, uważam, że on się urodził. Też jest bardzo mikołajowy. Do bycia świętym Mikołajem i tak. I jeszcze przy okazji mógłby rozdawać gry na Steama, więc... Steam Decki mógłby porozdawać znowu. Win-win, tak. Ja zawsze wierzyłem, znaczy jako dziecko wierzyłem w świętego Mikołaja, o tak, dopóki nie stało się oczywiste, że to mój dziadek się przebiera na świętego Mikołaja.
czyli że tak miałem, nie wiem, z 6, pewnie też 7 lat. I było to trochę rozczarowujące, a trochę, tak jak Dominik mówi, takie oczywiste, takie, no tak. więc tak, i tak, i Święty Mikołaj do nas przynosił zawsze prezenty, jakby nie było żadnych gwiazdorów i innych takich. Więc pod tym względem jesteśmy raczej też nudni, wszyscy są trójką tutaj. No jak, ja miałam już przecież gwiazdora. Ale nie miałaś równolegle, no to się nie liczy, no. Jakby, wiesz, gdybyś wierzyła no tylko gwiazdora. To by było pojebane. Trochę tak. Przychodziłby taki typ z Gwiazdą Śmierci na przykład. To było gwiazdy. Natomiast uważam, że najlepszym świętym Mikołajem takim Nie, czekaj. Na twoją, na to święto, co ty stworzyłeś, wiesz, kto przynosi prezenty? No. Sam fucking Porter Bridges przychodzi z tymi, tymi skrzynkami i jeszcze się wypierdalać przed drzwiami zaraz, a potem wstaje i sika. I wyrasta grzyb. Tak. To jest ważne. Przepraszam. Tak, nie, mi się, moim kandydatem na świętego Mikołaja jest Max Payne z trójki i w takim stanie schodzącym już jako alkoholik, co nie? Taki właśnie w stylu Bad Santa, tutaj Dominik przywołał ten film, że tak ledwo siedzi, zrobił pod siebie najprawdopodobniej i się zsikał właśnie tam. Givera mu wystaje z zapaska, ale próbuje rozdać jakieś prezenty i są to tam, nie wiem, jedna skarpetka zużyta i nie wiem. Dopita butelkę whisky i kiep jeszcze taki, z którego można trochę popalić. Nie, sobie. On ma dziecko na kolanie i kipuje mu na głowę. Oh man. Myślałam tak. o Maxie Payne'ie właśnie, tym takim tym alkoholiku, ale potem stwierdziłam, że już dosyć patologiczne wszystko będziemy pewnie mówić, więc może trochę za dużo, ale widzę, że siadł, więc dobra robota, Tomaszu. Jako jedyne mam, co jest grane, tutaj przygotowane. Co jest grane u ciebie, Tomek? A żeby było więcej kontentu, ale też dlatego, że to jest bardzo dobra książka, którą chciałem wam polecić, może nie świątecznie, ale też może akurat zacznijcie ją czytać czy słuchać na święta, to polecam. I to jest książka, która ma tytuł Dla Rowenny, gdzie imię Rowena pisze się bardzo dziwnie, R-O-U-E-N-N. I tam A na końcu, ale jako że ją odmieniamy w tytule, to jest Y, co nie? I to jest książka pisarki, która się nazywa Sigrid Nunes. I jest to dla mnie największe zaskoczenie w tym roku, jeżeli chodzi o literaturę, bo nie jest to być może najlepsza książka, jaką przeczytałem w tym roku, ale pozostałe dobre książki, jakie czytałem w tym roku, to się spodziewałem, że będą dobre. Jakby... No, wiedziałem coś o nich i tak dalej. A tutaj totalnie sobie scrollowałem Legimi i patrzę, jest jakaś okładka a la Czas Apokalipsy, bo oczywiście, że książkę o wojnie w Wietnamie można tylko okładką a la Czas Apokalipsy sprzedawać, mimo że to jest totalnie inna opowieść niż Czas Apokalipsy, co nie? I sprawdziłem, że ta pisarka jest dosyć znana, że ta książka naprawdę nie będzie niezła, więc sobie ją odpaliłem na audiobooku i jest fenomenalna. Naprawdę rewelacyjna książka, którą bardzo polecam. To jest historia snuta przez bezimienną taką narratorkę, która jest pisarką, opublikowała swoją debiutancką powieść i teraz w ramach jakby takiego odzewu, głównie od swoich znajomych i bliskich. Wszyscy tam wypisują do niej listy, że oni mają super historię życiową i powinnaś napisać drugą powieść o mnie, nie? I właśnie z takim listem zgłasza się właśnie tytułowa Rowenna, która jest jej przyjaciółką z dzieciństwa. One się wychowywały w takiej raczej biednym blogowisku, które jeszcze wtedy nie było takim typowym amerykańskim projects, bo to lata 50. były, jak one dorastały, ale dzisiaj byśmy to nazwali takimi właśnie projects. I okazuje się, że ona spędziła rok w Wietnamie jako pielęgniarka. I ta narratorka odrzuca jakby propozycję napisania tej książki, ale się zaprzyjaźnia, znaczy odnawia tą przyjaźń z Rowenną, którą nazywa Roro, i to jest dużo łatwiejsze do wypowiedzenia niż ta Rowenna, bo nie wiem, jak się czyta. Aktorka czytała to jako Rowenna, więc tak będę to czytał, co nie? Notabene ta Roro jest nie jest Polką, ale ma polskie korzenie, ma na nazwisko Życiński, więc jest taki trochę polski akcent, bo tam też się pojawia jej rodzina i są tacy trochę polscy, nie? No i to jest de facto, to nie jest taka książka właśnie o pisaniu książki o Wietnamie, tylko o poznawaniu tej przyjaciółki, o tym, jak ona
się powoli otwiera, zaczyna mówić o Wietnamie i też o tym, bo ta przyjaźń się w pewnym momencie kończy, też o tym, jak później ta autorka konfrontuje to, czego się dowiedziało o Wietnamie, z tym, co sama wiedziała o Wietnamie, z tym, co myślała o Wietnamie, z tym, co inni, jak inni sobie wyobrażają Wietnam. I to, więc to jest trochę książka nie tylko o takim jednostkowym doświadczeniu tej Rowenny, ale też o tym, jak Ameryka, a przynajmniej jakieś tam regiony tej Ameryki społeczne próbowały sobie poradzić, zbudować własną taką historię, narrację wietnamską, jako trochę takiego doświadczenia, takiej wojny, która zdefiniowała współczesną Amerykę, przynajmniej tą taką Amerykę przed 9-11, co nie? Bo to było takie kolejne doświadczenie chyba społeczne. I jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa, taka zniuansowana książka, która przedstawia takiego człowieka pełnego sprzeczności i z jednej strony ona cały czas powtarza, że ta wojna nie miała sensu, że to była wielka tragedia dla tych wszystkich chłopców, którzy tam byli wysyłani, że to były dzieci, a z drugiej strony ona, ta Rowenna w kółko powtarza, że to był najlepszy okres jej życia, ten rok, że tam nawiązała przyjaźnie, których nigdy więcej już jakby nie, na takim poziomie się z nikim nie zaprzyjaźni, z nikim nie będzie tak blisko. Ona jest jako właśnie taka quasi-wojskowa osoba, jest raczej taką konserwatystką, która kiepsko, krzywo patrzy na te wszystkie ruchy takie hipisowskie, antywojenne, zwłaszcza właśnie ich takie zapieklenie antywojenne i to, jak to się przekładało na żołnierzy, którzy wracali z Wietnamu i jak byli przyjmowani przez amerykańskie społeczeństwo, ale z kolei sama przeżyła w tym swoim Wietnamie taką rewolucję seksualną, nawiązuje bardzo wiele relacji, mówi, że to był najlepszy seks jej życia też, ta książka jest dosyć otwarta w tym temacie, więc to też jest fajne. I naprawdę, jeżeli miałbym wam polecić jakąś książkę o Wietnamie, to poza z rzeczy, które nieśliśmy, nie pamiętam teraz autora, ale zaraz go wygooglam, ale poza rzeczy, które nieśliśmy, to dla Rowenny wydaje mi się, że to jest najlepsza powieść, jaką czytałem o Wietnamie. Jest to bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, bardzo ciekawy, skonstruowany bohater, a do tego mówię, jego takie jednostkowe losy, opisane w ogóle od dzieciństwa aż do śmierci i też jeszcze właśnie z takim zacięciem socjologicznym trochę, takim tłem i po prostu skupiające się na tym, skupiające się, ale nie ograniczające do tego jednego roku wietnamskiego. To jest piękny portret jakby takiej istoty ludzkiej, co nie, jakby wiesz, człowieka, który coś przeżył, który żył w jakichś czasach i jak on to przeżył i jak on był postrzegany też i jak to wpłynęło nie tylko na niego, ale też w ogóle na Amerykę. Tylko przy czym nie spodziewajcie się tutaj raczej takiej socjologicznej, prostej fikcji w stylu jakichś takich rozważań społecznych, bo tu Nunes raczej opisuje bardzo takie jednostkowe odbiory, co nie, jakby właśnie to, jak jej przyjaciele myśleli o tym, jak ona o tym myślała, jak tam jej były kochanek o tym myślał, o Wietnamie, że ona tam, że na przykład jej brat też służył w Wietnamie i sprowadził sobie żonę z Wietnamu i jak ich losy wyglądały i tak dalej, więc to nie jest taka prosta socjologiczna powieść w stylu tam mamy takich plakatowych bohaterów, którzy tak naprawdę są jakimiś takimi przykładami, takimi papierowymi postaciami będącymi przykładami jakichś takich grup społecznych, tylko to jest no bardzo skomplikowana, ludzka, fajna historia o Wietnamie i o Ameryce lat tam 70. I też później, no bo jeszcze o tym falaucie, o tym, co się działo po Wietnamie też to jest. I to się nazywa, jeszcze raz, żeby z rzeczy, które nieśli się nazywa ta książka, przepraszam. Znaczy ta książka, którą polecam, nazywa się Dla Rowenny i napisała ją Sigrid Nunes, a jakbyście szukali jeszcze innej rewelacyjnej książki o Wietnamie, to Rzeczy, które nieśli Tima O'Briana, już wygooglałem to nazwisko. To jest zbiór opowiadań z kolei też rewelacyjny, ale podejrzewam, że go można tylko kupić na Allegro albo znaleźć w bibliotece, bo to jest stara książka, która chyba nie była wznawiana w Polsce. No. A i jeszcze dodam tylko, że dla Rowenny ma bardzo dobry, bardzo ładny, taki sprawny, że się tak wyrażę językowo, taki zdyscyplinowany, bym powiedział, przekład Dobromiły Jankowskiej, że to jest taka ładna, erudycyjna książka, którą się no docenia się język, jakim jest napisane, bez żadnych wodotrysków, fajerwerków i tak dalej, ale no widać sprawność właśnie tłumaczki w posługiwaniu się językiem, jakby, co doceniłem.
Ja chciałem zrobić jeszcze erratę drobną do tego, co mówiłem wcześniej, jak to zwykle u mnie bywa. Jednak Estonia. Studio Q Entertainment, które zrobiło na pewno Meteos i chyba też Lumines, już nie istnieje, więc Tetris Effect robiły studia Monstars i Resoner. Natomiast Tetsuya Mizuguchi, czyli założyciel Q Entertainment, był producentem przy tej grze, więc jakby duch Q Entertainment się unosi nad tą grą. A i ja tutaj z kolei jeszcze dopowiem, że pytacie się, jak mówimy o audiobookach, to też, żebyśmy też wymienili, kto tego audiobooka czyta, więc dla Roenny czytała Joanna Domańska i czyta go dobrze, jakby tak porządnie, profesjonalnie, dobrze się słucha. I ostatnie pytanie z kategorii giereczkowych, znaczy giereczkowo-świątecznych, o tak. Czego giereczkowego życzylibyśmy sobie nawzajem? Tylko tak bez złośliwości. Iga się zgłasza, więc będzie, zaczyna się od złośliwości już. Czemu? No, ja mi. Chciałam życzyć Tomkowi więcej strategii turowych, które dadzą mu realnie poczuć, że są zarówno wyzwaniem, jak i może się poczuć przy nich inteligentny, ale też takich, które mają jakiś w ogóle fajny theme i opowiadają historię, bo mam wrażenie, że ich jest bardzo mało. A Dominikowi chciałam życzyć więcej przygodówek, które mają więcej clicking, a mniej pointing. Okej. Okay. Tak, i chciałam też życzyć wam we dwójkę, żeby znowu zaczęły wychodzić Metal Geary od Kojimy i żeby być może były lepsze niż Metal Gear 5, który wiem, że Dominikowi się chyba bardziej podobał niż Tomkowi, ale o ile ja tych gier jakby nie kumam, to mam wrażenie, że bardzo dużo złego się stało, że tych gier już nie ma, bo wiem, że bardzo dużo ludzi z tego powodu cierpi i tęskni. Mi by wystarczyło, żeby nowe Death Stranding było bardziej... DS2? DS2, tak, DS2, przepraszam. A żeby było bardziej MGS-em niż DS1, o tak. Bardziej Stranding czy bardziej Dev? Tak, bardziej Dev właśnie, żeby było niż Stranding. Ja mam bardzo podobne życzenia do Iggy, jeżeli chodzi o Tomka, bo zapisałem sobie, że życzę mu turowej strategii, która będzie mądrą, jednocześnie mądrą opowieścią o dorastaniu i kolonializmie na raz. I żeby przynajmniej jedna feministka tam była, to... która ma coś wspólnego z Bliskim Wschodem. Totalnie, jak obejrzysz Avatara 2, to zobaczysz, że to powinna być gra oparta o Avatara 2 w ogóle, tylko wiesz, właśnie żeby zrobili grę na podstawie Avatara 2. Dorastanie kolonializm jest. A idę życzę wysokobudżetowej gry AAA, w której nie będzie celebrytów, nie będzie cutscenek i nie będzie stealtha. To, nigdy to nie wyjdzie, wiesz o tym, nie? Wiem, ale... można pomarzyć. Można pomarzyć, tak, to są życzenia, więc... Ja Dominikowi chciałem życzyć radości z gierkowania, bo Dominik czerpie bardzo dużo radości z gierkowania i żeby czerpał jak najwięcej jej, niekoniecznie z point and clicków. I życzę ci też, mam takie bardzo materialne życzenie dla ciebie, Xboxa Series X ci życzę, bo ty jesteś tak wielkim fanem Game Passa, że mam wrażenie, że jakbyś dostał albo nabył jakoś Xboxa Series X, to na lata byłoby już enough, nie? Dominik byłby szczęśliwy, taki wiesz, termometr, jeżeli chodzi o szczęście, byłby tam wybił i byłbyś content na lata, a idę, życzę sukcesu przy projektach, przy których pracuję, ale również odpoczynku. Ale również odpoczynku. To nie może być jedno i drugie. Może być, podobno jest to osiągalne. I życzę ci również bardzo wiele obskurnych indie, takich zupełnie bez grafiki, bez dźwięku, bez niczego, bez gameplayu w ogóle. Takich tak naprawdę jeszcze rozgrzebanych buildów, które tam musisz sama skompilować, żeby to zagrać. Jest najlepiej, dziękuję. I są, tak, nawet na itch.io ich nie ma, tylko musisz gdzieś z jakiejś podejrzanej strony, z jakichś torrentów, twórca gdzieś tam, wiesz, udostępnił. Angel z Dark Webu przez tego sobie Onion Browsera zainstalować. I przyszedł mi do paczkomatu, ale kod do przepisania. Tak. Jezu, najlepiej, dziękuję. I tyle, to jest nasz odcinek 299, nasz świąteczny specjal słynnego podcastu. A, jeszcze w ogóle powinniśmy zacząć ha, oszukaliśmy was, a tego nie zrobiliśmy, więc teraz przesłuchajcie całość, coś totalnie oszukali, bo miało go nie być. Ha, tak. A tak naprawdę nie do końca was oszukaliśmy, bo na początku naprawdę myśleliśmy, że tego nie nagramy. Ale później padł pomysł, żeby jednak nagrać, żeby jednak zrobić wam dobrze. Tak, że my
Tak, dla tych wszystkich, którzy Tomek... się nie będą masturbować nad Marksem, po prostu posłuchać Niezatapialnych. Bo także Tomek powiedział w odcinku, że zgodnie jeszcze ze swoją intencją i naszą, że nie nagramy święta, po czym po odcinku stwierdził, ej, a może nagramy jednak. To był cały wielki misterny plan. Bardzo misterny, bardzo misterny. Tak. No właśnie, no właśnie, no dobra. Napisać na czacie, ej, może nagramy, ej, super pomysł, w ogóle nagrajmy. Tak się konstruuje misterny plan. Tak. I tak upadnie kapitalizm. I tak, wiele, wiele dobrego się działo na naszym Patronite, więc też tak świątecznie dziękujemy za te prezenty. Piękny jest ten Patronite, rośnie w siłę i jesteście cudowni i wspaniali, że nas wspieracie i to jest dla nas ważne i piękne. Tak. Tak. To cześć. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Cześć. Pa.